dobiegł końca pierwszy etap remontu Domu Ludowego w Różkowie II. Jeszcze niedawno wnętrze budynku wyglądało tak. Przybyli na miejsce wójt wraz z sekretarzem gminy nie mogli się nadziwić, jak pięknie wykończono wnętrza. Jak to jeden z mieszkańców powiedział, żeśmy się zamienili w pięknego łabędzia, z czarnego. Także no, tak jak widać, mamy piękną, wyremontowaną salę, która no, cieszy nas wszystkich i myślę, że mieszkańców również będzie cieszyła. Wkład pracy wnieśli mieszkańcy tu naszej miejscowości. No nie wszyscy, bo jak to praca nie pozwala, prawda, wszystkim przyjść, ale byli młodzi i skrzętni, którzy naprawdę, naprawdę duży, duży ukłon to im składam za wykonaną pracę, za wysiłek, za cierpliwość do mnie przede wszystkim. Zadbano o najdrobniejsze szczegóły. Mam tu taką młodą ekipę dziewczyn, które mnie tu wspierają z zarządu i nie tylko. Także no, słucham ich, słucham, bo co młode mają inną wizję do patrzenia, do wykonania tego wszystkiego. No i efekt widać gołym okiem. Planowane imprezy. Planowane imprezy, no mamy już troszeczkę, nie powiem. Pod tym kątem właśnie robiliśmy, bo my nie strażacy, tylko KGW. Także pod tym kątem żeśmy tu robili salę, żeby było ładnie wykonana. No i imprez mamy naprawdę. I zachęcamy też, jeżeli ktoś ma ochotę, nie ma problemu. Także na zewnątrz też mamy obejście ładnie zrobione, jeszcze tam troszeczkę dopracujemy. No w następnych latach czeka nas wymiana dachu, elewacji, także będzie cały ten środek mamy, tak jak widać. No dzięki uprzejmości i sponsorowi gminy. Pierwszy etap prac w świetlicy w Różkowie II zakończony. To wszystko stało się oczywiście dzięki pomocy finansowej Urzędu Gminy, ale trzeba tutaj w sposób jednoznaczny podkreślić, że nie byłoby tego, gdyby nie olbrzymie zaangażowanie mieszkańców, w tym koła gospodyń, na czele z panią przewodniczącą i sołtysem, jednocześnie również radną, panią Krysię Dzikowską. To, co widzimy, no, zostało wykonane, tak jak wspomniałem, ze środków Urzędu Gminy, ale ogrom pracy włożyli mieszkańcy. Tu jest po prostu ich dusza, można powiedzieć. No, niezwykle cieszę się z tego powodu, z tego względu chociażby, że sporo imprez jest tutaj organizowanych, poświęconych, adresowanych bezpośrednio dzieciom. I to jest, myślę, bardzo ważne i istotne.